Siema, dzisiaj zajmiemy się HP-kiem. Nawet nie pamiętam, jaki to model, chyba jakiś DV6. A może i nie, wybaczcie. Komputer, co ciekawe, na wiście. I problem, który występuje, to zaraz pewnie zobaczycie, jest to błąd usługi logowania profili. Sorry, zamyśliłem się o filmiki, że na ekranie obok. No i generalnie komputer nie może się zalogować. Rozwiązanie tego problemu, bo ja oczywiście nie miałem tego w głowie, tak, że... Znaczy wiedziałem, że dzwonią, tylko nie pamiętałem, w którym kościele. O tak, bo kiedyś już takie rzeczy robiłem, tak, kiedy Windows Vista był jeszcze bardziej popularnym Windowsem. Teraz musiałem sobie tą pamięć odświeżyć. I na stronie Microsoftu znalazłem sobie taki manual. Teraz już go... A nie, mam jeszcze gdzieś tam włączony, więc jeżeli gdzieś tam po drodze zapomnę którejś czynności, to po prostu sobie zerknę i tyle. Dobra, hasełko, którego wyznacznie musicie. Logowanie usługi, usługa profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika. Ok, i teraz musimy uruchomić komputer w trybie awaryjnym. W tym celu poczekamy, aż się pojawi nowa plansza. Tak, w tym celu sobie uruchamiamy komputer ponownie. I... Po zamknięciu się Windowsa, kiedy komputer zacznie się włączać, przyciskamy klawisz F8, aby wywołać te awaryjne menu. Dobra. Słyszycie na pewno, że komputer chodzi jak kosiarka. Komputer będzie przeczyszczony tylko w późniejszym czasie. Dobra, save. Klik. Nie wiem za bardzo, jak wy to będziecie widzieli, tak, bo aparatem jeszcze nie nagrywałem tego typu napraw. Ale no cóż, może akurat... Ponownie wpisujemy hasełko. Super, wystartował. Następnie musimy dostać się do rejestru. Wejdziemy tam przez wpisanie komendy regedit. Od razu powiem, że tak, ja nie jestem jakimś guru. Ja nie jestem jakimś guru, jeżeli chodzi o grzebanie w rejestrze i generalnie o software jakiś bardziej zaawansowany. I dla użytkowników, którzy... Znaczy dla was, dla tych, którzy... nie są pewni swoich umiejętności, a bazują prosto, tak, wiecie, jak budowa cepa, co mi pokażą, to ja zrobię, tak? I tylko na tym bazujecie, poruszając się po rejestrze, to naprawdę
Róbcie tylko to, co widzicie na jakimś tam filmiku, a w ogóle najpierw obejrzyjcie sobie filmik do końca. Obejrzyjcie go ze 3 razy, jeżeli macie taką potrzebę, i dopiero wtedy się do tego zabierajcie. Jeżeli macie jakieś odstępstwa, różnice między tym, co pokazuje nagranie, a tym, co się dzieje u was, lepiej poszukajcie dokładniejszego opisu, takiego, który będzie bliższy dla was. Okej, mój rejestr jest już rozwinięty trochę, bo ja sobie oczywiście, tak jak mówię, dla was najpierw wszystko zobaczyłem. Obejrzałem ten filmik. Znaczy filmik, obejrzałem ten manual, tak? Wszedłem do swojego rejestru, zobaczyłem, czy wszystko jest, cała ścieżka, i dopiero sobie będziemy zmieniać. Ok, teraz tak, trochę was przesunę. O, w sumie nie, w sumie całość będziecie musieli widzieć. No, tak więc to będzie okno, które wam się pokaże od razu po wejściu do rejestru. I w kolejności lecimy. Tutaj software. Tutaj możecie się sobie przenieść, klikając na klawiaturze literkę M, bo potrzebujemy folderu Microsoft. Bararambam. Tutaj chyba Windows NT, jak dobrze kojarzę. Łatwiej by mi było, gdybym ten manual miał ciągle odpalony, ale na ekranie obok. Manuala już nie ma, za to są plemiona i Facebook. No cóż, ale w którejś tam zakładce jest. Dobra, Windows NT, ba. I tutaj chyba profil. O, jest, to rozwinięte, nie zwinąłem. Profil, list. I tak. Mamy dwa takie foldery z dłuższą nazwą, tak? Początek jest taki sam, S1, 521 i długi ciąg liczb, po którym dodatkowo w jednym z folderów jest końcóweczka back po kropce. Dobra, klikamy najpierw sobie ten bez, to chyba jest rozszerzenie, back, nie wiem, profil, o. I tak, tutaj jest, z tego co kojarzę, nazwa tego profilu, bo pani, która oddała mi komputer, miała profil o nazwie user. Tak mówiła, no nie wiem, czy to jest prawda, więc wszystko dobrze się zapowiada. I tutaj też mamy. No cóż, w tym momencie będę bazował na tym, co wam powiedziałem. Nie starajcie się być mądrzejsi, jeżeli sami tego nie wiedzieliście. A znaleźliście manual, który opisał całą naprawę, tak? To trzymajcie się tego manuala. Znaczy, no, tak na chłopski rozum wydawałoby się, że w obu tych plikach ścieżka jest jakaś tam poprawna, tak? Aczkolwiek manual mówił inaczej i mówię, ja nie jestem guru, powtarzam to jeszcze raz, zresztą widzieliście na filmikach. Ja głównie skupiam się na naprawach mechanicznych komputerów, jeżeli chodzi o software, to tylko bezpośrednio wpływający na działanie tego komputera. Nie bawię się w żadne jakieś tam bardziej zaawansowane rzeczy, bo nie chcę wam pokazywać czegoś, czego nie potrafię, tak? Bądź w czym mój poziom wiedzy nie jest wystarczająco wysoki, aby pokazywać go innym, gdyż wiem, że ludzie będą to naśladować. Dobra, więc tak. Teraz wracamy do naszych dwóch folderów. Sprawa wygląda tak, że ten z końcóweczką back musi być bez końcówki back, a ten wyżej musi tą końcówkę uzyskać. Zróbmy to sobie tak. Klikamy, zmień nazwę. Ops. Na razie tylko BA. Tu sobie zmienimy. Zmień nazwę, wykasujemy to. Klik, tutaj ponownie zmieniamy. Klik. K. I gra. I teraz w folderze, gdzie ucięliśmy końcóweczkę, klikamy podwójnie na pliczek ref count. Tutaj jest jakaś tam wartość. Widziałem, że na manualu była inna podana. Ok, zobaczymy.
Zero. Oj, mam numlocka wyłączonego. Zero, klik. I w tym oto momencie nasza super... ja kliknąłem krzyżyk. A nie, widzicie, okej. Nasza super naprawa dobiegła końca. Tak jak wspomniałem, nie jest to jeszcze koniec naprawy tego komputera, gdyż osiąga on dosyć duże temperatury. W sumie zaraz sobie podłączymy pendrive'a. To zobaczycie. Na komputerze nic jeszcze się nie działo. On jest na Core 2 Duo i jakąś kartę od NVIDII w środku posiada. Dobra. No i zrobimy tak. No, włączy się. Zrobimy tak, że on się sobie teraz włączy. Sprawdzimy, czy ten profil odżył, bo no bo różnie to mogło być. Tak, ja go sobie ustawię jeszcze na sprawdzanie obecności wirusów. Później sprawdzę błędy na dysku. W międzyczasie skoczę na siłownię i weźmiemy się za demontaż tego komputera. Znaczy za demontaż, za czyszczenie układu chłodzenia, wymianę past i tak dalej. W międzyczasie włączę Everesta, tak aby pokazywał mi temperaturki, jakie tam panują. I tyle. Podkreślę jeszcze raz, tak patrząc przez okno mnie naszło. Nie traktujcie, tak, znaczy ja tego filmiku nie traktuję jako... wiecie, tak jak co po niektóre laptopy, które demontuję na YouTubie, co po niektórych demontaży modeli laptopów jest dosyć mało. I gdzie tam mogę sobie powiedzieć, że ja nigdy nie obejrzałem filmiku przed demontażem po to, żeby później nagrać swój filmik i pokazać, patrzcie, jak ja szybko demontuję. Dlatego nieraz wytykacie mi jakieś błędy, tak? Ale to dlatego, że nie wszystkie modele... Znaczy... Wychodzą nowe modele komputerów, laptopów, albo kiedyś też wychodziły różne i każdy jeden model ma różne chociażby mocowania, a to odgina się w inną stronę, żeby ząbek zeskoczył z zaczepu. No i niestety, czasami tak to wygląda, jak wygląda, tak? Trochę nieporadnie, no ale wtedy ja mogę powiedzieć tak, że okej, sam do tego doszedłem, sam zrobiłem, wyglądało jak wyglądało, ale zrobiłem. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, dobra, to sobie darujemy, bo on pendrive'a chce skanować. Teraz jest tak, jak powiedziałem wcześniej, ja nie odkryłem tu Ameryki, tak? Ja wiedziałem, że robi się to gdzieś tam w rejestrze, tak? Bo kiedyś, jak wspomniałem, to robiłem, kiedy Vista była bardziej na topie. Bardzo krótko według mnie. No ale... I po prostu stwierdziłem, że znajdę manuala, jak to zrobić i wrzucę na kanał z tego względu, że może nie każdy znajdzie w internecie, jak to naprawić, a może po prostu niektórzy z was stwierdzą, a kurde, przecież subskrybuję sobie taki kanał, może tam akurat będzie, tak? Więc bardziej o to mi chodziło, ja po prostu, że tak powiem, jak małpa, to co przeczytałem, czy małpa nie czyta, ale to zrobiłem na tej maszynie, tak? I jak się okazało, zadziałało. Dobra. Komputer włączony. Jeszcze się uruchamia, bo pendrive był i znikł. Dobra, już mamy. Chwilę poczekajmy. Słyszycie już pewnie, jak chodzi wentylator. Dobra, i tutaj tak. Jeszcze chwilę musimy poczekać.
I lecimy. Serwis, diagnostyka. System Everest. A, podpowiem wam tylko, że przy demontażu, znaczy przy konserwacji chłodzenia możemy mieć ciekawy widok, gdyż komputer ma 6 czy 7 lat, jak klientka powiedziała, i on jeszcze w życiu nie był na żadnym czyszczeniu, tak? Znaczy, no pani nie musiała być zorientowana, bo nie ma takiego obowiązku, aczkolwiek no pytała się, tak, czy to coś źle, że on się tak grzeje i tak dalej. No dobra, nie wiem, czy mogę zrobić zoom, czy nie stracicie teraz... O, nie, nie straciliście. Tak więc widzicie, komputer jest w spoczynku. Procesor na oburdzeniach ma kolejno 81-78 stopni. Dioda układu graficznego 66 stopni. Tak więc no nie mało, tak? Rzekłbym nawet dużo, jak na procesor Core 2 Duo. Przepraszam. Okej. Okay. Nie będę sprawdzał już, ile ma przy wysiłku, bo to bez sensu, tak? Wystarczy, że w spoczynku ma dużo, za dużo. No i tyle, tak? Problem konta użytkownika jest rozwiązany. Ja sobie załaduję programik do sprawdzania wirusów. A z wami widzę się już po przetestowaniu wszystkiego, kiedy będę go demontował w celu konserwacji układu. Dobra, z dyskiem wszystko w porządku. Jakieś tam wirusy były, ale już ich nie ma. Teraz weźmiemy się za przeczyszczenie, za demontaż tego komputera. Jak widzicie, w sumie możecie nie widzieć, ale dzisiaj praca będzie w bardziej trudnych warunkach, z tego względu, że wszechobecny jest syf i nie mam gdzie odkładać rzeczy, które wyjmę, no ale cóż, trzeba sobie jakoś poradzić. Za godzinę mam być u klientki, za pół godziny ma przyjechać klient po odbiór komputera. Tak więc no, napięte. Swoją drogą, bo o czymś trzeba pogadać, jak już będziemy kręcić. Mówiłem wam, że w międzyczasie, jak tam będą sobie programiki działały, to skoczę na siłownię. Siłownia w pośpiechu to kiepski pomysł. No, chciało się zrobić szybką rozgrzewkę i szybko strzelił kark. No ale co? No, trzeba było się trochę pożalić, a teraz trzeba robić. Zaraz was zdejmę z kadru. Kilka minut i zobaczycie. Może nawet nie zdejmę. Widzicie, co się dzieje w kratce? Ta kratka, przez którą powinno być zasysane świeże powietrze, prześwit to tam nie istnieje, nie ma takiego pojęcia.
To nie u mnie, nie u mnie ten hałas. To gdzieś tam panowie chyba kontenery opróżniają. Czekajcie chwilę, tylko sobie zmienię film. Tak. Dobra, wydaje mi się, że wszystko wyjęliśmy. Będzie trzeba wyjąć płytę zapewne, tak więc od razu pozbędziemy się karty Wi-Fi, bo ją też będzie trzeba zdemontować. Dobra. No dobra, teraz chyba trzeba się zabrać za klawiaturę. Kurde. Okej, tam siedzi. Czyżby jeszcze jakaś śrubka? Aha, no i wszystko jasne. Ła, widzicie co zostało na matrycy? Obiady z 6 lat, czy tam 7. Tutaj odłożę trochę.
Widzicie? Coś tam jest, co? Kurczę, komputer jest strasznie zabrudzony, nie widać łbów, śrubek. Teraz wam pokażę. Czekajcie. A widzicie? Tak wygląda śrubka. No, zobaczcie, to jest kratka, to jest kratka, przez którą powinno wlatywać czyste powietrze. Zobaczcie. Zaraz to zdemontujemy. Termopady są ładne, nie ma sensu ich ruszać, ale pasta i wentylator, no to to już inna historia.
Czekaj, wiecie co, zapalę światło, może będziecie widzieli trochę lepiej. Same łopatki od biedy. Ale ujście radiatorów to już dwie różne rzeczy. Dobra. Gdzieś tu miałem tą szczoteczkę do zębów, którą już raczej zębów nie umyję. Dobra. Nigdy nie mogę trafić w ten kadr. Tak. Czyściutko. Pozbędziemy się starej pasty. Teraz zdejmę pastę z procesora. Okej. Rdzeń jest pusty, nasz czysty. Nanosimy nową pastę. Ale mi karczycho boli. Kurde no. No i dobra. Montujemy z powrotem. Jeszcze zaraz sobie nadmucham lekko kompresor, żeby przeczyścić ten wentylator. Poczekajcie chwilę. Należałoby zrobić teraz, żeby ten kurz, który już się tu osadził, został wydmuchany. Tutaj macie pokazane, jak powinna wyglądać kratka, którą jest zasysane świeże powietrze. Jak widzicie, 100% przejrzysta, więc warto. Ok, ja sobie nakładam z powrotem opaskę, tym razem na rękę, bo czuję, że zaraz zadzwoni klient i będę musiał podejść do domofonu. Tak więc, ok, tu są śrubki, termopad się niczym nie zabrudzi.
kopsa. Dobra, gdzie są te maluśkie śrubeczki? Tutaj. Dobra, słuchajcie, montaż ominiemy, ja go sobie powoli zmontuję, już bez nadstawiania się nad kamerą, żebym nie tracił na to czasu, gdyż no mam już mało czasu, jest godzina 12:03, ja przed 13:00 muszę być u klientki z tym komputerem, na 15:00 muszę być w pracy. Tak więc widzimy się za chwilę. Jak komputer już będzie odpalony, przeczyszczony i zobaczymy, jaki będzie, jakie będą temperatury pracy w spoczynku. Ok. Komputer skręcony, wyczyszczony, klient odesłany, znaczy odesłany z komputerem. Niech komputer wystartuje, zobaczymy, czy bateria działa. Zobaczymy, czy internet jest, dźwięk, tak, bo takie rzeczy się zdarzają jednak przy demontażu i przy ponownym montażu, no można coś tam ominąć. Ja trochę się spieszyłem, nie ma co ukrywać, tak więc mogło tak być, że niechcący gdzieś tam popełniłem jakiś błąd. I w międzyczasie rozejrzę się za pendrive'em, już jest. I fajnie byłoby też sprzątnąć ten syf, ale już niestety nie dzisiaj, bo się nie wyrobię. Akurat dzwoniła kolejna klientka. Tak więc muszę jakoś to tak sprytnie obskoczyć. Dobra, podepnijmy pendrive'a. Jak widzicie, problem z zaginionym profilem nie wrócił, tak więc naprawa okazała się skuteczna. Poczekajmy, aż się uruchomi. No i tyle, tak? Znaczy zaraz odpalimy Everesta, sprawdzimy czujki i jak wyglądają temperatury. Ja już teraz nie pamiętam, nigdzie sobie tego nie zapisałem, ale tam chyba na procesorze w spoczynku było w okolicach 80 stopni. Dźwięk był czy nie było? Bo nie pamiętam. Komputer jeszcze nie wystartował. No cóż.
7 lat. Ciekawe, czy na tym samym systemie. Jeżeli tak, to chyba byłby jakiś rekordzista, bo no, jeszcze tak leciwego systemu chyba nie widziałem, albo nie pamiętam przynajmniej. Dobra, dźwięk mamy. Dźwięk ma. A, już antywirus właśnie wystartował. Odczytało pendrive'a. Ok, no i komputer pewnie za kilka chwil przejdzie do żywych już, że będzie można go jakoś tam używać, bo jak na razie widzicie, wszystko działa ze sporym opóźnieniem, aczkolwiek jak na 7-letni system. Gdzieś tam są programy pewnie, żeby to sprawdzić, ale zakładam, że on swoje już ma. To działa nieźle. Super. Sieci są widoczne, czyli nic nie zostało pominięte. I okej, dobra. Odpalimy sobie tego Everesta, sprawdzimy temperaturki, spakuję to i pojadę szybciutko do klientki. No, po chyba 3 minutach komputer nabrał prędkości. No i proszę, temperatury w spoczynku na oburdzeniach to 54 i 51 stopni. Dioda procesora graficznego to 40 stopni. Te temperatury spadły chyba po około 20-30 stopni, przynajmniej na procesorze. Tak więc, jak widzicie, opłaciło się te czyszczenie wykonać. No i tyle, tak? Myślę, że komputer swoje jeszcze podziała. To tyle. Pamiętajcie, jeżeli komputer zaczyna robić za toster, bądź, nie wiem, farelkę, warto by się tym zainteresować. Dzięki za poświęcony czas, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i dyskusji pod filmem. Nara.